sardynki, naprawdę, jak sardynki. To, że tak mega jaram się Japonią i tak ją chwalę, też nie znaczy, że nie widzę minusów w niej. Takich jak na przykład to, że każdy zachowuje się jak robot, który ma zaprogramowane, że codziennie o tej musi wstać, pójść tutaj, ustawić się w kolejkę, wejść, wyjść, przejść. To jest naprawdę straszne. Jestem już dzisiaj po pierwszej lekcji i naprawdę zarypiste uczucie uczyć się czegoś totalnie nowego. I zachęcam was też, żebyście zamówili katalog. To jest katalog właśnie w pierwszym linku w opisie. I możecie zamówić właśnie bezpłatny katalog, gdzie możecie zobaczyć, gdzie możecie jechać właśnie z F Polska do różnych krajów. Nie tylko Japonia, jest też Anglia, Malta i tak dalej. I też, no nie oszukujmy się, jak zamówicie ten katalog, to mi pomożecie, więc jeżeli nawet średnio chcecie gdzieś wyjechać, to zamówcie katalog, po prostu to jest darmowe, więc no, nic wam nie szkodzi, a mi pomaga. Curry pan. Curry? Curry. Curry. To jest curry, podobno bardzo dobre, zobaczymy. No słono, myślałem, że to słodkie będzie. Z curry. Dobra. Miałem pełną portmonetkę jakichś groszaków, więc kupiłem sobie baterię, czyli energetykę. No i oczywiście poki, bo no być w Japonii i nie zjeść poki, no to grzech by był, nie? Bardzo mi się fajnie dzisiaj uczyło, ale wystarczy, wystarczy, ileż można. Idziemy teraz zwiedzać. Okej, na początku idziemy do miejsca. What's the name of this place? Nezu Shrine. Nezu Shrine. Idziemy do Nezu Shrine. Niemcy zbudowali. Ogólnie to szliśmy ciągle w jednym kierunku, tak po prostu gadaliśmy sobie, bla bla bla. Nagle się pytam, ej w ogóle, gdzie to jest? Oni mówią, że nie wiem, no idziemy z tobą. A ja myślałem, że oni, że ja idę z nimi. Zobaczyliśmy na mapie i musimy wrócić. Taka typowa uliczka z anime. Zobaczcie na to. Nawet ja się muszę schylać, naprawdę to jest nisko. Pozwiedzane, rodzice będą dumni, że zwiedzam, a teraz lecę do największego pokeshopu na świecie. Kupiłem to, co chciałem. Mam mało baterii, więc czym prędzej pędzę do domu, tam się podładuję. No i myślę, że już tam właśnie w mieście tym rodzinnym przejdę się jeszcze gdzieś i pokażę wam okolice. Jeszcze zatrzymałem się w Takadanobaba, ponieważ zawsze jestem tutaj przejazdem, a warto zwiedzić, zobaczyć, jak tutaj wygląda też miasto. When my love, that heart is so cold. Będę robił właśnie chleb w Japonii. Ja? Chef is like this square. No, okay. I'm going to change my hands. Oh yeah, it's better. Like this? Yep. And again, half. Yes. Okay.
Więc to koniec tego dnia. Trochę się zasiedziałem z rodzinką znowu. Rozmawialiśmy o tym, jakie są różnice między nastolatkami w Polsce, a tymi w Japonii. Naprawdę są ogromne, naprawdę ogromne. A przy okazji dzisiaj jeszcze byłem w sklepach. Kupiłem sobie w oryginalnym sklepie Pokémon Center maskotkę Eevee. Kupiłem też sobie poki i herbatę, która smakuje jak kawa. Znowu, standardowo, łapka w górę, komentarz i widzimy się jutro. Pa, pa. Never.